Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie, wystawiane niesłychanie pięknym przed starymi. Wszyscy dobrze się malili, chociaż był wyjątek. Nie wiem, taki challenge stary, on... Aj, on nawet nie chce grać tego challenge'u i nie chciał. Dobra, kangre. Jeszcze mnie wciskał jakiś tych. Si, no, Sioko, to trafiliście, panowie? Nie. No wiem, że wam się fajnie oglądała. Mi się też fajnie grało, ale k***a nie wiem, co mam ci powiedzieć, stary, czasami. Odpalam się czasami i widzisz, no. Czemu jestem? Nie wiem, no bo stary, on też zamiast widzisz coś ten, co zaczął jakieś, nie wiem, wyzywać mnie, jakieś głupoty, stary. Jakieś zdjęcie ze szpitala wstawił, o co tu chodzi, stary, ty. To się, wiesz, to w maseczce takie dziwne jakieś. Nie wiem, no. Właśnie przykre jest to, że my chcieliśmy pograć i jeszcze ludzie przeszkadzają. No człowieku, k***a, ty. Nie wiem, ja to f*** czuję, k***a, ten, wiesz, bo ja bym chciał, a widzisz, nie idzie. Chciała, nie wychodzi, k***a, to i k***a, człowiek może zawsze. To przeszkadza, ty widzisz, że widzowie snajpią specjalnie, w k***a, kontrolują człowieku, żeby się w k***a, dżunglę, to, tamto, zabierają mi, k***a, AD carry, stoję FK. Albo zaczynam walczyć, on ucieka specjalnie, żeby mnie bić. No nie wiem, stary, to tak jak mówiłem, dla mnie to chuj, jak chciałem sobie pograć, z nimi się nauczyć grać w gierkę i przy okazji się, wiesz, dobrze bawić, a no niestety nie wiem, nie umiem się tam dobrze bawić widocznie, no. Nie umiem po prostu się dobrze bawić czasami, jak jakieś akcje dziwne wychodzą, wiesz. Bo tam pokłócić, to się pokłócić, zawsze można z kimś powyzywać, wiesz, ale nie wiem. Co oni mi wkręcali, że on się ogolił, i widzisz, tu się nie da z tymi widzami rozmawiać. Stary, chociaż raz by odpuścili się i chociaż wsparli, żebym trwał, to nie, jeszcze dopiero więcej, żebym grał. To jest takie, wiecie, no. To jest takie wkurwienie za bardzo, no. Wiesz, wy, którzy gracie, nie wiem, 10 lat tą grę, mieliście już jak, nie wiem, diamenty, challengery, mastery, to wy sobie jesteście w stanie poradzić praktycznie z większością tych przygłupich snajperów, to są silvery dla was, jakieś goldy czy platyniany, wiecie, o co mi chodzi? Ode mnie to są chłopy, co, wiesz, co widzą mnie na ekranie i jeszcze umieją grać lepiej ode mnie. Ja to widzę w takim pryzmatem. Przez taki pryzmat i no teraz ja przepraszam, nie, coś tam do niego napisałem na premiumu, ale wiesz, mnie nie chce zrozumieć, stary, kurwa. Ale nie powiem, no odpalam się czasami za bardzo, kurwa. Ale tak jak powiedziałem, no do tego GTA, no to coś tam jest z tym prawdy, tak? Jest z tym prawdy, no f***ło mi się to GTA, no nie? Ale to nie tak, że 3 dni tam coś tam ten, tylko po prostu jednego dnia naprawdę f*** źle czułem. Zresztą o tym mówiłem, kurwa. Sorry, się kurwa czuję najlepiej. A to, że ja sobie, wiesz, wejdę w GTA i mam... Nie umiem wam tego powiedzieć, kurwa. No nie wiem, ty sobie, kurwa, nie wiem, ty się wkurwisz, założysz słuchawki z i muzykę włączysz i będziesz chillował, tak? Nie wiem, klientka się wkurwa, wyjdzie sobie, weźmie muzykę i pobiegać sobie jogging, tak? Ktoś tam weźmie sobie coś swojego i jest to samo. Rozumiesz? Każdy ma jakieś swoje, kurwa. Także mam jakieś swoje akcje. Wiesz, to zależy od człowieka, stary. A ja się wkurwię, to ja wyjdę, k***a, usunę kogoś ze znajomych i idę sobie gdzieś, nie wiem, coś robię. Ja nie robię progresu na RP, ja po prostu sobie, k***a, nie wiem, miło tu spędzam czas, po prostu fajnie sobie pogadam z kimś, pojeżdżę z jakimiś samochodami, jakąś tam misyjkę zrobię, wiesz, nie wiem. Stary, każdy sobie coś tam innego znajduje, żeby się dobrze bawić. Wczoraj... W ogóle ten pieczara się obraził chyba na mnie, że... Jeździłem z tą klientką, sobie roboty robiłem. Ja nie wiem, się ludzie są dziwni. Tylko kurwa jeździłem z klientką, robotki robiłem jakieś, kurwa, spogadałem. Kinczery z rybkiem, nie wiem, rybek to chyba nie chce tego challenge'u, mordo. Znaczy nie, ja bym dał radę grać, tylko kurwa się szybko podpalam, denerwuję, potrzebuję chwilę ochłonąć. Gdzieś... Biorą ryby coś, czy nie biorą? Trzeba na żywca. Stary, jakbyśmy ożywiało, tak naprawdę chcieli, to ten challenge w 7 dni można zamknąć na spokojnie. Ale kurwa, chwilę ktoś coś, wiesz, się przypieprzy, mnie to też kurwa stresuje, stary, bo ja wiem, że kurwa, wiesz, każdy kurwa tylko patrzy na to, żebym tego nie dał rady zrobić, no nie? Wiesz, kurwa, ale... A ile kosztują tatuaże w mieście? Po LD nie wiecie, że ja nawet mogę się kurwa, ale coś tam dokańczam, tak? Bo na początku jak graliśmy naprawdę, kurwa, powiem wam ten leveling świetnie, jak aż mówiłem, że wszelko, no bo coś mnie w kurwa... Dawaj, chodź, nie martw się, coś tam tego. Zupełnie inne podejście miał. Zaczęły się rankedy i już się mutuje, jeszcze coś tam. Co chwilę mi ktoś przychodzi, coś pierdoli. Jak tu się kupić, no nie wiem, no stary, no.
wiesz, dla niego to jest normalnie, tak jakby se usiadł i se chillował, no nie, dla mnie to jest, wiesz, trochę stresu, trochę nieumiejętności, trochę umiejętności. A to tego, ja wiesz, o co chodzi. Ja oczywiście, że jestem gorszy, ale to, że ja się z nim pokłócę, bo ja naprawdę czasami widzę, że goście biją mnie, powiedzmy, przez 10 sekund, a ja wiem, że jest dobry. Diabeł. Że on by 3 zabił. Nie, słuchałem, tylko ja właśnie nie rozumiem, dlaczego, że patrz, ja znam moją postać tanka, wiem, że jestem w stanie wystać 10 sekund, powiedzmy tak przykładowo, i zakładam, że jeżeli oni mnie biją, zmardują na mnie i będą mieli cooldowny, to że on... Jak widzą trackerka, to tak jak wiesz... I to mam wino, pisz do ryby, coś tam do niego napisałem w nocy, czy tam nad ranem, na Twitchu, przepraszam, ale no nie wiem, stary. Ja wiem, że on jest kośliwy. Że on będzie tak kąsał, że tu mu coś napiszecie sztat i on to przeczyta, ja to wiem. I mówię, to go lubię, łajzy, ja mam, ale wkurwa po prostu, że jedyny raz, stary, co szkodzi komuś jeden wyjątek zrobić, stary. 365 dni w roku jesteś, człowieku, nie wiem. Nazwijmy to wredny, to raz, nie musisz być. I się nic nie stanie, bo tak każdy będzie wiedział, że taki jesteś. To nie wiem, no wiecie, o co mi chodzi. I dziękuję bardzo za tą stówę. Aha, to nie wiem, to czat mi zupełnie inny... Widzisz, no może mnie też czat zbaitował, może tu macie rację. Może się podpaliłem też i czatem. Miałem też dziwny dzisiaj pomysł, ale myślałem, dolić się też na łyso dzisiaj z rana. Ja miałem inny plan, widzisz, ja miałem mordo inny plan, widzisz. Ja miałem inny plan, że jak nie uda nam się wbić, to że ja też by ten łeb ogolę, no nie, sobie napisałem. Ale no tak, to teraz to już nie ma sensu. A ogólnie to też nie jest tak, że ja go zablokowałem na Discordzie, tylko usunąłem po prostu ze znajomych, bo ja nie lubię się kłócić z ludźmi. Zresztą ja wiele razy o tym mówiłem, ja zawsze kasuję, k***a. Nie można do mnie napisać, bo mam tam zablokowane, że nie da się mi dodać ani napisać. Tutaj tylko zablokowałem, bo wiedziałem, że przyjdzie i będzie coś pisał pewnie ktoś. Nie wiem, k***a, nie obcinałem się tak nigdy, wiesz. Musisz jakoś tam mieć to wyrównane, nie oszukujmy się. Miar jakoś musi być to wyrównane. No i widzisz, obraził się, nawyzywał mnie. Ja też mogłem go wcale nawyzywać, tylko po co? No ja nie wiem, no. Przecież wiecie, że ja bym nawet sam zrobił ten challenge, ale ja nie dam rady samo, więc co to ma za sens? Nie, tam z widzami. Nie chciałem, widzisz, pograć faktycznie. No tam wiadomo, że nawet jakbyśmy wbili ale to i tak wiadomo, że to nie moja ranga, to i tak każdy wiedział, ale co bym wyniósł z tej gry, to co innego, tylko nie wiem, ja lubię jak mi ktoś normalnie tłumaczy, a nie jest jakieś tam, nie wiem, dlaczego, tak jak mówię, ja nie rozumiem czasami też i pewnych rzeczy tutaj w tej grze, naprawdę, nie wiem czemu ktoś nie może podejść, dać trzech autoataków na przykład czasami, no nie, gdzie jego na przykład zadanie trzech autoataków zajmie, nie wiem, 3 sekundy, 4, tak? A goście biją mnie przez, nie wiem, 7. Nie wiem, ja nie umiem patrzeć na tą grę jakoś tak. Ja patrzę przez pryzmat killi na tą grę. To jest mój minus do tej schona, bo tam musiałeś zabijać, bo gość tracił siano. Bo jak zabijałeś w chonie czy w docie, to gość tracił golda, powiedzmy, 200, 300, bo nie było go to, tamto, wiesz o co chodzi. Właśnie o to chodziło, żeby obijać gościa, żeby nie był na linii, żeby ginął, tracił siano i wracał. Przez to były takie sytuacje, że później gościu miał, nie wiem, 20 któryś level, a chłop miał, człowieku, level 10. No to jaki to miało sens, żeby grać, no nie? Wiesz. Starałem się go słuchać, no nie? Ale tak jak mówię, ja nie, po prostu nie rozumiem pewnych coli, no nie? Bo w moim mniemaniu, na przykład w perspektywie mojej, którą patrzyłem, to ja wydawało mi się, że jak na przykład jestem w stanie stać 10 sekund, a on w stanie na przykład zrobić damage w 5 sekund, to że jak ja będę stał 10 sekund, to on przez te 5 sekund zabije gościa i ja przeżyję. Na przykład, no nie? Ja inaczej na to grę patrzę, właśnie ja nie wiem. Ja czasami wydaje mi się, że widzę, że jestem w stanie dłużej przeżyć niż ktoś myśli, że przeżyje. O, to chyba będzie najlepsze stwierdzenie tego. No tak, grałem z jakimiś koleżkami z Mastera czy z czegoś, coś tam nagrałem. No nie mówiłem, że nie, no co ci będę ukrywał. Samemu nigdy nie wbiłem. To fakt. Samemu nigdy nie wbiłem. Więc to akurat, tu akurat no masz rację. Właśnie tego mi akurat nie wytłumaczył, dlaczego na przykład ja stałem 10 sekund, on mógłby zabić w 5, ale tego nie zrobił na przykład. Rozumiesz, o co mi chodzi? To bardziej z tej perspektywy mnie zastanawia.
To bardziej mnie też z tej perspektywy zastanawiano, nie? Że co w tym by było złego na przykład wtedy, prawda? Nie pokłóciliśmy się o Tupsona. Daj spokój. Coś tam się podpaliłem raz też niepotrzebnie zupełnie, tak? No i wiem akurat. No. Nie wiem, bo powiem tak. Jakkolwiek. Mogę się faktycznie przyznać do tego, że nie byłem wypoczęty na challenge'u, bo mnie GTA wkręciło. To się mogę przyznać. Pierwszego dnia te akcje faktycznie jakieś ten. Drugiego dnia na stówę pisałem mu prywatnie, że bez kitu tam po prostu. Nie miałem samopoczucia chuj. Tam nie wiem, po prostu mi bardziej ten challenge na głowę, można mu powiedzieć, siad. Ale trzeci dzień to już była kumulacja tego wszystkiego burdelu, który się pokłóciliśmy. Więc trzeci dzień to w ogóle nie powinien być brany pod uwagę według mnie. Ale za tamte faktycznie mogę wziąć na klatę, bo nie było tak jak było. Czy tam przez te trzy. Bo faktycznie, no nie byłem wypoczęty. Ale no stary, no nie. Nie, no tak naprawdę, no wy też nie rozumiem, myślicie, że ja nie chciałem i nie chcę tego challenge'u, no nie jest tak. Stary, no nie jest tak. Ja czekałem, nie wiem, 5 miesięcy, 4 miesiące na ten challenge, co wszystko porobił i nie wiem. I se przypomniał o mnie. To jakie, nie wiem, wyobrażasz sobie, mordo, wyobrażasz sobie, żebym ja przeczytał, nie wiem, coś na niego, czy na przykład na jego kobietę, czy na kogokolwiek innego, czy nie wiem. Bo to sobie, żebym coś takiego przeczytał? No nie, prawda? No ale to ja. Ale to ja, tak? To ja. On nie by miał w to wyjść. No właśnie, ja nie wiem, czy on czasami czegoś nie robi też, da się, tak jak ja, impulsywnie się taką po prostu jakby impulsywnie coś przeczytał, a nie do końca chciał, może nie wiem. Nie wiem, ja to wiele rozumiem u ludzi. Akcja u mnie, nikt nie chce zrozumieć jednej rzeczy, że chciałem coraz zagrać challenge na spokojnie. No jestem trochę spięty, nie powiem. Ale widzisz, bo on miałby morduś wyjechać. On jest przyzwyczajony, nie wiem, on się widzi, na przykład on się z Marcinem już zadaje czy coś, tak, on już był do takie rzeczy przygotowany, nie wiem, powiedziałbym, no się podzielili pewnymi informacjami na temat takich rzeczy, wiesz, inaczej funkcjonują takie rzeczy, niż przychodzi sobie dziadek do internetu, gra w gierki w i wiesz, możesz go zbejtować na najstarszy jakiś trik, bo on na przykład tego nie zna, wiesz o co chodzi, to jest troszkę już inna rzecz. Nie miałem w dupie tego challenge. Gdybym miał w dupie ten challenge, to bym po tylu godzinach grania w GTA nie męczył się jeszcze, żeby grać ten challenge. No tutaj się nie zgodzę. Tu się nie zgodzę, bo jednak zobacz, że siedziałem jeszcze 7 godzin następne albo 10 raz i coś próbowałem robić. Drugi raz tak samo. Oczywiście nie na 100% przygotowania tego, to tutaj to wiadomo. No to może, jeżeli tobie o to może chodzi, no to tu tak, no masz rację, tak? No bo zupełnie inaczej było, jakbym był wychillowany, wypoczęty, to tamto. No to tak, faktycznie, tu masz rację. Tak. Tu masz rację. No ale no nie mów, że mi nie zależało, bo gdyby mi nie zależało, to bym nie siedział, stary. Wiesz, o co mi chodzi? To trudno, no to widzisz, no sam mnie wyzywał, więc no. I tyle, no. Chcieliście skłócić, to skłóciliście, cieszcie się i tyle. Nie wiem, ludzie mówią, że na kilku jakieś... jak mnie wyzywał od trailer, czy co, nie wiem, nieistotne, no trudno, no zwyzywał mnie, nie chciał grać, nie chce, trudno, nic nie poradzę na to. I tyle. Nie no, to zdjęcie jego na Twitterze widziałem, że wstawił jakiś ten, że na coś tam się zachorował. Od wczoraj w internecie jesteś? Od przedwczoraj. No mi się bardzo fajnie z nim levelowało, to już mówiłem, no podczas levelingu naprawdę, no czułem, że razem gramy, a nie, że gram sam, a później czułem, że gram sam przeciw niemu i czatowi. No, mówiłem Blazowski, że no faktycznie nie byłem wypoczęty po tym GTA, no co mam ci powiedzieć, przecież nie kłamię, mówię ci, no. No trochę zbyt, może agresywnie tego Tupsona tam odebrałem, no tak, ale nie wiem, odniosłem to jakby chciał mi pocisnąć, rozumiesz o co chodzi? Zresztą to tak było, bo on taki jest, no. Nie wiem, jakby chciał coś pozytywnego powiedzieć, to by powiedział o jakimś, nie wiem, prograczu, a nie o jakimś ziomie, który mnie trollował, rozumiesz o co chodzi? Sam kontekst wypowiedzi, nie, jakkolwiek, nie wiem, jakkolwiek powiedzmy kontekst wypowiedzi mógł być pozytywny, tak przytoczył gościa, który mnie trollował w negatywną stronę. No nie wiem, jak mam ci to wytłumaczyć. Nawet się pogodziłem z Tupsonem, to też jest, wiesz, szerokie pojęcie. No ale no, przychodzi, gadamy se na czacie, no zachowuje się w porządku, zmienił się w stosunku do mnie, tak? Ale to nie jest tak, że od razu, wiesz, chodź, ruchamy kubki razem, no musicie pewne rzeczy rozumieć też, no, że... Nie wiem.
Pys się na niego, zbanowałeś go i zablokowałeś, a o potem gadasz, że nie on z tobą nie chce grać. Gdzie jest logika w tym? Może czas użyć własnego rozumku, a nie czytać, co piszą ci na czacie XD. No tak, ale tak jak ci powiedziałem, no faktycznie usunąłem, bo nie chciałem się z nim kłócić, no ja No wiesz, jeżeli chodzi o to GTA, to ja nie ukrywam, że faktycznie no nie byłem przygotowany jak trzeba, tak? Stary, ale no to, że ktoś mi zarzuca, że ja nie chciałem czy coś, no to no nie, no stary, to na pewno też nie jest to prawdą. Jak ostatnio można by powiedzieć, że ja na GTA siedziałem i nie chciałem grać, to teraz niestety on nie chciał. Ale nie, no ale możecie śmiać, ale już rzeczy się nauczyłem, no nie? Coś tam czuję, że widzę, że jest inaczej, ale dalej jest lipa, ale nie wiem czemu na przykład tam jest tych czterech gości. I teraz mnie obwinia Jinx? Co ja byłem winien, że Jinx się wyjechał na topie, jak ja gram całą linię na bocie? Ja tego też nie rozumiem. Stary, mi dali klipa, jak chłop mnie wyzwał, wie czego ty. Z powodu gierki, nie wiem. To ty weź coś... Ale zresztą nieważne. Pokuć się z koleżką o gierkę i niech się nawyzywa od zabójców, kurwa, na przykład. Nie wiem, jaki to ma sens. Ale whatever. Chłopie, w każdej grze jesteś karowany. Zajmujesz nagminnie od 8 do 10 miejsce w meczyku. Rybson cię mocno karował. Dobrze, że cię wyzywają. Robisz dokładnie tak samo. Grasz w tą grę x lat, a grasz totalny syf. Jak można być tak opornym w no... Jaki zadoność. Powiedz mi, Artur, faktycznie tak uważasz, jak żeś mnie wyzywał? Bez kitu, bo to wydaje mi się, że ej, bez kitu, no trochę było słabe. Bo jakkolwiek faktycznie masz rację. No i udało ci się mi zrobić na złość. Udało ci się. No sorry, że się nie przykładałem tak, jak powinienem, okej? Ale wydaje mi się, że też przegiąłeś. Posłuchaj, wytłumaczę ci, Artur, o co chodzi. Proszę, my się pokłócimy w grze no i to nie znaczy, że ja pójdę i powiem, że ty, nie wiem, babką starym torebki zapierdalasz. Rozumiesz, o co mi chodzi? Nie wiem, wsadzałeś palec w dupie ludziom gdzieś na mieście, tak? No wiesz, o co mi chodzi? Stary, ja 5 miesięcy czekałem na to, wiesz o tym doskonale. No ale bez przesady, to, że ktoś cię olewa, to nie znaczy, że poszedł kogoś sprzedał, tak? No wiesz, o co mi chodzi, Artur? Chcesz powiedzieć, że jestem które ci olewa i bym powiedział, no faktycznie dowie, jestem, no wtedy no faktycznie no nie miałbym co powiedzieć. Wszyscy to wiedzą, no nie wiem, stary, ty mówisz, że wszyscy wiedzą, że to memy, że to żarty, że się śmieją, a przychodzą i tak piszą.